Niesamowite kształty i wzory, pełna paleta barw i prawdziwe obrazy stworzone na ozdobach choinkowych. Magia świąt w Krośnicach w Dolinie Baryczy, nazywanej dolnośląskim Zagłębiem Bombek, zaczyna się już w styczniu i trwa nieprzerwanie przez cały rok. Przed świętami robota dosłownie pali się w rękach. To bombowa, ale ciężka praca, podkreśla Piotr Zduński, który formowaniem szkła zajmuje się od 22 lat. Nauczenie się obróbki szkła to są naprawdę lata spędzone przy palniku. Nieraz się człowiek oparzył, nieraz się skaleczył. Po zamknięciu fabryki bombek w Miliczu pasjonaci stworzyli spółdzielnię, gdzie w wąskim gronie kontynuują tradycje. Tutejsze ozdoby wytwarzane są bowiem w niezmieniony od ponad 160 lat sposób. Polega na rozgrzewaniu szklanej rurki nad palnikiem gazowym do temperatury około 1000 stopni. Samo rozgrzewanie zajmuje około 1,5 do 2 minut. Samo dmuchanie takiej bombeczki zajmuje około 5 sekund. Nie wymaga to tutaj siły w płucach. Tu się liczy umiejętność rozgrzania tego szkła. I precyzja, bo bez niej fantazyjne kształty nie miałyby szansy powstać. Wydmuchanie łabędzia, wydmuchanie czuba, jakiegoś tam skręcanego świderka, bombki gwiazdkowanej, spadochrona, my to tak nazywamy, to są lata spędzone przy palniku. Tradycyjne okrągłe bombki to symbol nieskończoności, ale dzisiaj ich kształtów także wydaje się być nieskończenie wiele. Kształty są przeróżne, od pojazdów, od samochodów, ciuchcie, statki, gwiazdorki, bałwanki, aniołki, mikołajki przeróżnego rodzaju. Możliwości są nieograniczone. Ozdoby powstają tutaj nie na ilość, ale na jakość. Jednak mocne płuca się przydają, bo pan Piotr dziennie potrafi wydmuchać nawet 300 bombek. Możemy się pochwalić, że wysyłaliśmy bombki dla Disneya na Stany Zjednoczone, do Australii z misiem koalą, Skandynawia, Wielka Brytania, Europa Zachodnia, Europa Południowa. Każdy kraj ma jakiś tam swój specyficzny wzór, klimat. Na przykład do Austrii robiliśmy bombki z wizerunkiem Mozarta. Farby, brokat, klej i anielska cierpliwość sprawiają, że spod pędzla pani Marii od 40 lat wychodzą prawdziwe perełki, a każda z nich jest wyjątkowa. Ja na przykład lubię najczęściej bombki malować, jak śnieg pada. To wiem, że to jest, się na Boże Narodzenie maluje. I tak jakoś się wydaje tak świątecznie, tak fajnie. Bombki lampiony, bombki z pejzażem, wrocławskim ratuszem, katedrą czy w formie mielickiego karpia. Wybór ozdób przyprawia o zawrót głowy. Okrągłą bombkę, tak jak imionko, podkreślamy imionka, wtedy to jest szybciej. Jeżeli chodzi o taki pejzaż, to już trzeba z takich z 10 sztuk, no to dziennie to jest co robić. Moda na bombki bywa zmienna. W tym sezonie królują kreskówki z dawnych lat. Polek i Lolek, zaczarowany ołówek, miś uszatek, ale zdarzają się też bardziej egzotyczne wzory. Taka bardziej pracochłonna jest, bo trzeba każdy element osobno. Nie można wszystkich kolorów naraz. Jedno jest pewne, jednokolorowe choinki odchodzą do lamusa. Jednak ma być kolorowo i różnorodnie. Różne kształty. Chińskie podróbki nie mają szans. Dolnośląskie rękodzieło jest absolutnie niepowtarzalne, a krośnickie bombki ogranicza tylko wyobraźnia, której zapracowanym artystkom nie brakuje. Mamy niektóre wzory, z których już korzystamy od lat, no i też same wymyślamy coś nowego co roku. Do tej pory głównym źródłem utrzymania spółdzielni były wycieczki, które w tym roku ze względu na pandemię zostały wstrzymane. Wiele firm nie zamówiło też ozdób świątecznych, nie odbywały się również targi. Dlatego teraz wyroby można kupować nie tylko na miejscu, ale i przez internet. Warto! Tutaj się artyści jako jedyni w Polsce nadają bombkom nowe życie. Staramy się też odpowiadać na sugestie klientów. Czyli jeśli ludzie mają jakieś stare bombki, które były już długowieczne i, że tak powiem, już są obdarte z lakierów, nieraz są odsrebrzone, to mogą do nas przysyłać i my próbujemy odwzorować takie bombki. Fantazyjne ozdoby mogą spełniać marzenia. Wszystko to za rozsądną kwotę, bo ceny ozdób rozpoczynają się już od 80 groszy. Za pięknie namalowany na bombce pejzaż zapłacimy 35 zł, a na misternie zdobione dzieło sztuki nie wydamy więcej niż 120 zł.